Polska aktorka filmowa, teatralna, telewizyjna i dubbingowa Magdalena Cwenówna zmarła 21 lutego 2024 roku. Odeszła po walce z chorobą nowotworową w wieku 69 lat. Prywatnie była czwartą żoną znanego aktora i reżysera Adama Hanuszkiewicza. Para wzięła ślub w 1990 roku. Byli razem do śmierci aktora w 2011 roku. Aktorka zadebiutowała w 1975 roku w Jeleniogórskim Teatrze. W późniejszych latach była związana z Teatrem Wielkim i Teatrem Powszechnym w Łodzi oraz Teatrem Narodowym i Teatrem Rampa w Warszawie. Poza rolami teatralnymi miała w dorobku także występy w kilku filmach i serialach. Telewidzowie mogli znać ją między innymi z produkcji takich jak Barwy Szczęścia, Klan, Na Wspólnej, Lekarze na Start czy Na Dobre i na Złe. Polski aktor, śpiewak, informatyk Marcin Barański zmarł w wieku 53 lat. W 1985 roku zasłynął z roli Pietrka w drugiej części Akademii Pana Kleksa. W filmie w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego aktor zagrał, mając zaledwie 14 lat. Ostatecznie zrezygnował z aktorstwa. W 1995 roku Barański ukończył informatykę na Politechnice Warszawskiej. Z tą dziedziną związał swoje życie zawodowe. Polski aktor filmowy i teatralny Aleksander Fabisiak zmarł 9 lutego 2024 roku w wieku 78 lat po przegranej walce z sepsą. Aktor przez 45 lat związany był ze Starym Teatrem imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Znany był z roli prokuratora w filmie Psy. Wystąpił m.in. w filmach 80 milionów, Katyń i Powidoki oraz serialach Prawo Agaty czy Kryminalni. W latach 1993-1999 był dziekanem Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Polski reżyser, aktor i scenarzysta filmowy tureckiego pochodzenia, Feridun Erel, zmarł 1 lutego 2024 roku w Łodzi w wieku 85 lat. Zasłynął jako jeden z twórców kultowego filmu Rejs. W tej produkcji nie tylko wcielił się w postać marynarza, ale również pełnił funkcję pomocnika reżysera. Był scenarzystą i reżyserem takich filmów jak Zawodowcy, Ballada o ścinaniu drzewa, Złe dobrego początki czy Kirk Douglas 30 lat później. W dorobku artysty znalazły się również reżyserowane przez niego seriale Lokatorzy czy Sąsiedzi, a także kultowy teleturniej Idź na całość, nadawany na antenie telewizji Polsat. Przez wiele lat jego żoną była aktorka Barbara Połomska-Erel, a później dziennikarka Jolanta Erel. Polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, wieloletni dyrektor teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Maciej Grzybowski, zmarł 16 lutego 2024 roku w wieku 81 lat. Ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Łodzi. Grał w Teatrze w Kaliszu oraz w Teatrze Nowym i Teatrze Powszechnym w Łodzi. Pojawiał się także w rolach telewizyjnych, zagrał w serialach Samo Życie, Korona Królów czy Klan. Epizodycznie wystąpił w Plebanii, M jak Miłość, Komisarzu Aleksie, Prawie Agaty czy Na Dobre i na Złe. Publiczność może go kojarzyć również z Akademii Pana Kleksa, Supernowej czy Każdy ma swoje lato z 2020 roku. Kostiumografka, stylistka i wizażystka Katarzyna Kwiecień-Kaniewska zmarła 12 lutego 2024 roku po walce z ciężką chorobą. Miała zaledwie 44 lata. Kostiumy i makijaże tworzyła m.in. w programach rozrywkowych, takich jak Twoja twarz brzmi znajomo w Polsacie, czy Dance 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 w TVP2. Polski pisarz współczesny, dziennikarz i scenarzysta filmowy, Marian Pilot, zmarł 2 lutego 2024 roku w Warszawie w wieku 87 lat. Był autorem m.in. powieści Zakaz zwałki, Sień, Jednorożec, Majdan, W słońcu, w deszczu czy Pióropusz, za którą otrzymał nagrodę literacką Nike w 2011 roku. Polski aktor teatralny i filmowy, śpiewak, Wiesław Orłowski, zmarł 5 lutego 2024 roku w wieku 61 lat. Był związany z niemal wszystkimi szczecińskimi scenami. Miał na koncie także roli w spektaklach telewizyjnych i filmach, m.in. w filmie Młode Wilki z 1995 roku.
Znakomity polski żeglarz, kapitan Ryszard Wojnowski, zmarł 19 lutego 2024 roku na Karaibach po długiej walce z chorobą nowotworową. Miał 66 lat. W 2013 roku, jako pierwszy polski żeglarz opłynął biegun północny, miał też na koncie rejs dookoła świata. Polski muzykolog, pedagog, nauczyciel akademicki, publicysta, profesor sztuk muzycznych, były rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, Leon Markiewicz, zmarł 4 lutego 2024 roku w wieku 95 lat. Polska tancerka, była gwiazda zespołu Mazowsze, Maria Czerwonkówna Ressler, zmarła 18 lutego 2024 roku w wieku 92 lat. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów balonów, Krzysztof Zapart, zginął w katastrofie balonu w Gruzji 7 lutego 2024 roku w wieku 52 lat. W 2015 roku razem z Mateuszem Rękasem ustanowił rekord Polski po locie balonem gazowym na odległość 1515 km. Kolejny rekord pobił w 2017 roku z pilotem Andym Kajtonem ze Stanów Zjednoczonych. Piloci przelecieli wówczas 3526 km w czasie 69 godzin. Witold Olejarz, wieloletni dyrektor naczelny Teatru Rampa na Targówku w Warszawie, zmarł 14 lutego 2024 roku. Miał 76 lat. Polski jockey Dominik Pastuszka zmarł 4 lutego 2024 roku w szpitalu w Pizie w wieku zaledwie 35 lat. W ostatnim czasie uległ wypadkowi na torze wyścigów konnych we Włoszech. W swojej karierze Dominik Pastuszka wygrał ponad 100 gonitw. Zostawił żonę i półtoraroczną córkę. Polski matematyk, nauczyciel akademicki, profesor Politechniki Świętokrzyskiej, były prezydent Kielc, Arkadiusz Płoski, zmarł 8 lutego 2024 roku w wieku 77 lat. Dziennikarka i psychoterapeutka Daria Dziewięcka zmarła po ciężkiej chorobie 8 lutego 2024 roku. Miała zaledwie 42 lata. Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Monachium, Zbigniew Fedyczak, zmarł 16 lutego 2024 roku w wieku 71 lat. Realizatorka i reżyserka, przez ponad 50 lat związana z Polskim Radiem, współtwórczyni słuchowiska radiowego Matysiakowie, Stanisława Grotowska, zmarła 9 lutego 2024 roku w wieku 93 lat.